STS. Wspieramy polski sport. Buongiorno! Trampolino Giuseppe d'Alben, czyli kompleks skoczni narciarskich we włoskim Predazzo. Jesteśmy w dolinie Val di Fiemme, w Trydencie. No i pogoda jest bajeczna, jest cudowna. Jeżeli mówi się o słonecznej Italii, to tutaj faktycznie ma to zastosowanie, ponieważ w przeciwieństwie do południa Niemiec czy Austrii, tutaj mamy słoneczko, śnieg jest tylko na skoczni. No i aura jest wręcz wiosenna, może jesienna. Mimo tego, że zapowiadane są duże mrozy. Troszeczkę to wszystko przypomina nam Pjongczang, gdzie również nie było śniegu, było mroźno, było słonecznie. Tam było bardzo wietrznie, tutaj jest na szczęście inaczej. Na około godzinę przed oficjalnym treningiem flagi troszeczkę powiewają, ale trening czy kwalifikacje absolutnie nie są zagrożone. No i dzisiaj wielki powrót Val di Fiemme, a w zasadzie Predazzo do kalendarza Pucharu Świata po 7 latach. No a polscy kibice stąd mają wspomnienia wyłącznie pozytywne. To tutaj dwukrotnie Adam Małysz najpierw wygrywał zawody Pucharu Świata, a następnie zostawał mistrzem świata w 2003 roku. No i podobną drogę przeszedł Kamil Stoch, który najpierw wygrał tutaj jeden konkurs Pucharu Świata, a następnie został po raz jedyny jak dotąd w swojej karierze mistrzem świata na skoczni dużej. Jej rozmiar to 135 metrów, rekordzistą po dziś dzień jest Adam Małysz. Wynik 136 metrów przetrwał do 2019 roku. No i zobaczymy, czy dzisiaj ktoś rzuci wyzwanie tej odległości w kwalifikacjach, bo mówimy o oficjalnym rekordzie. Na liście startowej znalazło się 59 skoczków, którzy mogą podziwiać m.in. takie widoki. Naprawdę można tutaj odpocząć i fizycznie, i psychicznie po intensywnym turnieju czterech skoczni. A tutejszy obiekt dosyć w stylu retro, chciałoby się rzec. Tory najazdowe są tutaj klasyczne, wycinane w lodzie. Czyli nie mamy tutaj systemu mrożenia, ale nie będzie on potrzebny w ten weekend. No i jak mówił Adam Małysz, sama skocznia przypomina troszkę te Bischofshofen. Najazd jest długi, płaski, a punkt konstrukcyjny to 120 metrów. No i czekamy już na 16.00, wtedy początek oficjalnego treningu. A na 18 wyznaczono start kwalifikacji. We Włoszech mamy 6 Polaków, całą kadrę A. No i raz jeszcze rzut na góry, na jeszcze troszeczkę powiewające flagi. I na słoneczko. W Italii po 7 latach, tak długo oczekiwanym kraju w kalendarzu Pucharu Świata. Pierwotnie nie mieliśmy się tutaj pojawić w tym sezonie, ale z organizacji Pucharu Świata zrezygnowali Czesi. Zawody w Libercu nie doszły do skutku. No a chęć ich organizacji zgłosili właśnie Włosi. Kraj, gdzie trenerem jest Łukasz Kruczek. Dzisiaj zobaczymy m.in. debiut Giovanniego Bressadoli. Jest to młodszy brat Davide. No więc kolejne rodzeństwo w Pucharze Świata. Początek oficjalnego skakania o 16.00.